Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym wideo. Dzisiaj o podatkach z kryptowalut, w zasadzie od kryptowalut. No i mamy 14 dni jeszcze na rozliczenie tych podatków, więc czas ucieka. No i dzisiaj pokażę wam, jak zintegrować platformę Kryptiony. Jeszcze raz wam to pokażę, bo wcześniej na moim YouTube znajdziecie też takie wideo, gdzie było to pokazane krok po kroku. No ale że zbliża się następny rok rozliczeniowy, aplikacja Kryptiony się delikatnie zmieniła, no to zademonstruję wam to tutaj jeszcze raz. No i oczywiście spośród osób, które napiszą fajny, ciekawy, kreatywny komentarz i będą potrzebować kodu do aplikacji Kryptiony, do platformy Kryptiony, no to mam również kilka kodów tutaj do podarowania takim właśnie osobom. No i oczywiście ten kod uprawni was do zakupu pakietu Pro w aplikacji Kryptiony za symboliczną złotówkę. No i generalnie rzecz biorąc, jeśli wejdziecie sobie tutaj też w cennik, no to większość z was zapewne załapie się na plan darmowy, jeśli korzystacie z kryptowalut, z transakcji kryptowalut fiat od czasu do czasu. Czyli jeśli cashujecie do 20 transakcji rocznie, na przykład w 2022 roku, co miesiąc wypłacaliście tam jakąś kwotę, powiedzmy 100 zł z kryptowalut, no to zrobiliście 12 transakcji fiat, więc tutaj łapiecie się na darmowe. Jeśli, nie wiem, co 2, 3, 4 miesiące wpłacaliście tylko i wyłącznie, no to już w ogóle łapiecie się na ten pakiet darmowy. No ale już zdecydowana większość, myślę, że załapie się na starter, czyli na ten tutaj drugi, a dla wyjadaczy rynku kryptowalut, no to zostają już tutaj te dwie rangi, HODL i PRO. No i tutaj generalnie w PRO nie macie limitu transakcyjnego, ja też mam akurat to konto PRO zakupione, no ale generalnie myślę, że biorąc, że mało też kto przekroczy 1000 transakcji fiat, chyba że naprawdę często kaszujecie małe kwoty, no to wtedy wam to przekroczę. No i oczywiście mamy Polskę i mamy też Wielką Brytanię, więc jeśli jesteście z UK, to też macie tutaj podobne możliwości, tylko oczywiście opłaty macie tutaj w funtach, aczkolwiek też możecie ściągnąć sobie zeznania podatkowe. Dobra, także moi drodzy, lecimy teraz do zalogowania się. Integracja jest naprawdę prosta, także ja po zalogowaniu się do panelu za chwilę wam tutaj to pokażę. Oczywiście nie zdziwcie się, że teraz wszystko na ekranie będzie zamazane i przez większość mojego instruktażu niestety tak to będzie wyglądało, ale są to tylko i wyłącznie moje dane, które jakby nie powinny was dotyczyć, nie powinny was obchodzić, więc no ja mam tylko do nich dostęp, a to co najważniejsze to właśnie instrukcja, jak dodawać sobie tutaj rozliczenia. Oczywiście tutaj macie teraz po lewej stronie dashboard, na którym jesteście, no i tutaj macie rozpisane wszystkie transakcje i transakcje też fiat, więc macie podział właśnie tutaj na wszystkie transakcje i transakcje fiat, więc możecie sobie to podejrzeć, jak to u was wyglądało. Tutaj po prawej stronie macie termin rozliczenia podatku, upływa za 14 dni, możecie pobrać raport, no i tutaj macie napisany twój obecny plan do końca roku podatkowego, liczba transakcji, tutaj macie też rozpisane wszystko po kolei. No i jeśli chodzi o moją synchronizację, no to moja synchronizacja na planie Pro jest co 3 godziny po API. No i właśnie moi drodzy, teraz pasowałoby dodać transakcje, jeśli w ogóle dopiero stworzyliście konto, to wy tych jeszcze tutaj transakcji nie widzicie, więc przechodzimy do zakładki transakcje i klikamy sobie tutaj integrację. Oczywiście możecie dodawać transakcje ręcznie, możecie podłączyć też portfel, ale możecie najprościej ujmując zrobić integrację z jakąś giełdą. No i tutaj widzicie w tej chwili jedną zintegrowaną giełdę po API, resztę wszystko zaczytywałem z plików, ale na potrzeby tego filmu zrobię wam też integrację właśnie z giełdą Binance, aczkolwiek zrobię też sobie tą integrację właśnie z giełdą Binance. Także w celu integracji, moi drodzy, przechodzimy sobie tutaj do przycisku po prawej stronie u góry, zintegruj giełdę. No i tutaj tych giełd trochę mamy. Mamy Binance, Bybit, Cashfly, Coinbase, Bitfinex, MEXC, OKX, Kraken, Huobi, Zonda, KuCoin, Crypto.com, Revolut, Bitsam, Gate.io, Kanga, Local Bitcoins, Bittrex, CoinDeal, CoinSquista, Liquid, Cex.io, Bitpanda, Mosaico, Inna, FTX, Coinbase Pro. Więc mamy trochę tych giełd tutaj do zintegrowania, ale nas interesuje w tej chwili akurat tutaj na tym wideo Binance, no więc klikamy sobie tutaj potwierdź. No i mamy kilka opcji, w zależności od, oczywiście od giełdy, którą wybraliście.
Ale nas interesuje tutaj najbardziej właśnie ta opcja w tej chwili po API, ponieważ niczym nie będę się musiał przejmować, że czegoś tutaj nie wgrałem. Wszystko zrobi się automatycznie, tylko jak właśnie ten klucz API zostanie wpięty. Więc mamy zintegruj się z giełdą za pomocą API. Czy integracja za pomocą API jest bezpieczna? Możemy sobie tutaj kliknąć, żeby przeczytać więcej. Klikamy zatem zintegruj się z giełdą za pomocą API, klikamy sobie potwierdź. Oczywiście jak cofniecie się do moich starszych wideo, to pokazywałem jak na giełdzie Binance wgrać tutaj pliki, jak je wygenerować i jak wgrać właśnie do aplikacji Kryptony, więc cofnijcie się rok wstecz, a dzisiaj pokażę Wam jak to zrobić za pomocą właśnie API. No i tutaj mamy wyświetlana nazwa Binance, mamy tutaj do wklejenia klucz publiczny i mamy do wklejenia klucz prywatny. No i całą instrukcję, moi drodzy, macie na dole, instrukcja krok po kroku. Otwórz stronę API Management Binance. No i jak klikniecie sobie, to zobaczcie, że na was przekieruje tutaj do tej właśnie podstrony na giełdzie Binance. Oczywiście ja w tej chwili jeszcze nie jestem zalogowany, ale za chwilę do tego przejdziemy. Najpierw tutaj przelecimy po kolei krok po kroku tą instrukcję. No i mamy tutaj do wpisania dowolną nazwę klucza, pod jaką będzie on wyświetlany na stronie Binance, na przykład Kryptiony Integracja oraz kliknięcie przycisku Create API. Więc tak to tutaj będzie wyglądało. No i nic prostszego, potwierdzamy tworzenie nowego klucza API. Należy oczywiście kliknąć sobie tam send code, no i wpisać Google Verification. Następnie tutaj wklejamy w formularzu powyżej uzyskany klucz publiczny, API key, no i wklejamy w formularzu powyżej uzyskany klucz prywatny, czyli secret key, jak na zrzucie ekranu tutaj. Generalnie rzecz biorąc zawsze generują się nam właśnie te dwa klucze, czyli API key i secret key. No i oczywiście klikamy sobie Enable Reading i to powinno nam w zupełności wystarczyć. Nie musimy sobie klikać Enable Spot and Margin Trading, bo to jest nam tutaj niepotrzebne. No i tutaj jeszcze mamy dopisane domyślnie klucz API na Binance stworzony jest z uprawnieniami do odczytu Enable Reading oraz Enable Spot and Margin Trading. Kryptony potrzebuje tylko uprawnień do odczytu, dlatego zdecydowanie zachęcamy do edycji uprawnień i pozostawienia wyłącznie opcji Enable Reading oraz zapisania zmian jak na zrzucie ekranu. Czyli tak, wyłączamy, klikamy sobie tam Edit, wyłączamy sobie ten Enable Spot and Margin Trading i klikamy sobie Save, aby to zapisać. No i oczywiście tutaj też mamy ważne informacje od 14.04.2022 roku. Integracja z giełdą Binance za pomocą API dotyczy nie tylko handlu spot, ale również właśnie transakcji zakupu sprzedaży kryptowalut za pomocą karty debetowej kredytowej, konwersji, transakcji peer-to-peer, no i przelewu SWIFT. Także generalnie rzecz biorąc, moi drodzy, ja sobie jeszcze tutaj przejdę właśnie teraz do zalogowania na giełdzie Binance i za chwilę do Was wracam. Dobra, jestem zalogowany już na giełdzie Binance, więc teraz w momencie, kiedy klikniecie tutaj otwórz stronę API Management, powinno nas automatycznie przenieść właśnie do zakładki na Binance z API Management. No i jesteśmy w tej zakładce, no i mamy tutaj Binance Futures i Krzychu, ja mam takie dwa API stworzone już w tej chwili, więc kliknę sobie następnie Create API, czyli stworzymy sobie teraz nowe API. No i klikniemy sobie tutaj właśnie albo System Generated, albo Self Generated. Nam tutaj domyślna opcja pasuje, czyli System Generated. Klikamy sobie Next. No i tutaj wpisujemy tą nazwę, więc tutaj będzie Kryptiony. Klikamy sobie właśnie Next. Tutaj potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem. No i tutaj mamy Phone Number, Email Verification i Authenticator. Ja mam potrójną weryfikację, więc po prostu no chwilę dłużej nam to tutaj zejdzie. Także ja sobie tutaj to potwierdzę i zaraz do Was wracam. No i dobra, mamy stworzone już API, jak widzicie mamy tutaj API key i mamy secret key. No i moi drodzy, jak widzicie teraz domyślna opcja jest już zmieniona. Mamy włączone tylko Enable Reading, więc nie musimy sobie tutaj klikać Edit Restrictions, ponieważ Enable Spot and Margin Trading jest już z automatu wyłączony, więc mamy tylko jedną opcję tutaj włączoną z automatu po utworzeniu, więc Binance to tutaj właśnie zmieniło. Więc w momencie, kiedy chcecie włączyć więcej opcji, no to wtedy dopiero klikacie Edit Restrictions, aczkolwiek nam to jest niepotrzebne tutaj właśnie do aplikacji Kryptiony. No i mamy, moi drodzy, tutaj API key, więc wklejamy sobie go tutaj właśnie jako klucz publiczny. No i mamy secret key, wklejamy go sobie tutaj jako właśnie ten klucz tutaj prywatny. I to wszystko. Klikamy sobie wtedy przycisk Integruj i mamy już nasze dane po 3 godzinach w pakiecie Pro zaintegrowane, zsynchronizowane tutaj właśnie do aplikacji Kryptiony. Wtedy wystarczy, że przejdziecie do zakładki tutaj podatki. No i tutaj macie już wszystko wyliczone. Wystarczy pobrać raport za 2022 rok.
tym tutaj przyciskiem w postaci właśnie PDF i załączyć go już tylko do swojego PIT-u rocznego. Oczywiście tutaj macie też na dole instrukcję krótką za pomocą e-deklaracji bądź tradycyjnie i macie krok po kroku tutaj też rozpisane, jak to tutaj zrobić. Czyli na przykład w formie e-deklaracji przygotuj PIT-38, zaloguj się na stronie Twój e-PIT, macie nawet tutaj linka i w zakładce Bieżące dokumenty wybierz Złóż PIT-38. Następnie pobierz raport. Pełny raport podatkowy wygenerowany w platformie Kryptiony możesz pobrać na tej właśnie stronie. Czyli tak jak Wam tutaj pokazałem, czyli pobierz raport 2022. Następnie przepisz 3 wartości w sekcji inne przychody, w tym uzyskane za granicą oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych. Artykuł 30b ustawy 1a. Dodaj przychód wpisując 3 pierwsze wartości z raportu. Pozostałe 2 zostaną obliczone automatycznie. No i następnie wyślij formularz, kliknij akceptuj i wyślij PIT. Otrzymasz w rezultacie urzędowe poświadczenie odbioru. No i moi drodzy, jeśli chodzi o aplikację Kryptiony, to w zasadzie wszystko. A teraz zapraszam jeszcze do krótkiego wywiadu właśnie z InvestCavsów z Bartkiem, który jest CEO właśnie platformy Kryptiony. Cześć Bartek. Cześć. Ty jesteś CEO Kryptiony, zgadza się? Zgadza się. No i generalnie jesteś teraz na InvestCavsach, a myślę, że to jest też dobry okres, ponieważ jak chyba do końca kwietnia jest rozliczenie, tak? Dokładnie tak. A z naszych obserwacji wynika, że większość użytkowników zostawia jednak to rozliczenie na kwiecień, a zdecydowana większość na ostatni tydzień kwietnia. No właśnie, nie zacząłem pytania tutaj od tego, czym się zajmujecie, bo to jest jakby taka podstawa, ale generalnie rzecz biorąc, na naszych kanałach social media już mieliśmy też z Maciejem akurat wywiad, ponad godzinny akurat na temat prawa i tak dalej, więc nie będziemy akurat zagłębiać się w te szczegóły, ale powiedz mi tak pokrótce właśnie dla użytkowników, którzy na ostatnią chwilę też zostawiają to rozliczenie, jak to też wygląda w formie prawnej, czy jeśli ktoś się teraz nie rozliczy, czy może to za rok zrobić, czy jednak po prostu lepiej, żeby się rozliczył, miał z tego spokój. A jeszcze druga sprawa, co z tymi osobami, które się nie rozliczają? To może właśnie na początku należy wyjaśnić, że rozliczamy się zawsze z transakcji w danym roku do końca kwietnia następnego roku i należy się rozliczyć nawet jeśli mieliśmy tylko zakupy. To też często osoby o tym zapominają. Przy czym jeżeli mamy tylko zakupy, a się nie rozliczymy, no to wtedy nie ma podatku do zapłaty. Jest wtedy taki minus, że tych kosztów sobie nie zaliczymy lub będziemy się rozliczać z nich później. Ale jeżeli te koszty zgłosimy później, to musimy złożyć czynny żal, a od jakiegoś czasu ten czynny żal trochę zyskał większą moc, więc możemy na siebie nieco zwrócić uwagę Urzędu Skarbowego i możemy się niepotrzebnie narazić na czynności sprawdzające, więc najlepiej robić to w terminie. No właśnie, bo kiedyś czynny żal to było tak, a dobra, złożysz czynny żal i będzie wszystko w porządku. Czyli od jakiegoś czasu jednak jak ktoś składa, to jednak bardziej się przyglądają z tego, co mówisz, tak? Tak, od 1 stycznia 2022 właśnie z wejściem Nowego Ładu ten czynny żal zyskał nieco większe uprawnienia, no i można narazić się niepotrzebnie na kontrolę. Okej, okay. I mamy jeszcze takie ostatnie pytanie. Co myślisz o całych kryptowalutach właśnie w Polsce i tych podatkach, w ogóle tej regulacji? Jak myślisz, w którą stronę teraz to idzie, czy idzie bardziej w tą dobrą stronę, czy tą gorszą i co to przyniesie w najbliższych latach dla nas, użytkowników właśnie z takich zwykłych kryptowalut, którzy od kilku lat już siedzą w tym rynku? Aktualnie w Polsce mamy bardzo przyjazne przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut i bardzo proste i to może być zaskakujące dla wielu osób. Tak naprawdę w większości krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, ale też Australii czy Stanach Zjednoczonych te przepisy są nieco bardziej złożone. Czyli na przykład w Polsce stakingu nie rozliczamy. Airdropów, o ile on jest do kwoty do 4902 zł, również nie rozliczamy. No i transakcje krypto-krypto również są neutralne podatkowo. A jeśli chodzi o wyliczenia, to po prostu sumie wszystkie koszty i przychody, a w innych krajach są na przykład nieco bardziej złożone metody księgowe jak LIFO, FIFO, czy też w Wielkiej Brytanii tam są takie 3 reguły księgowe. Tam również trzeba rozliczać i w większości krajów Unii Europejskiej trzeba rozliczać przychód od airdropa, nawet jeśli go tylko otrzymamy. Tak samo jest z nagrodami ze stakingu, więc przykładowo jeśli stakujemy tylko jednego coina przez rok, to mamy 365 operacji do opodatkowania, więc tam już nie jesteśmy w stanie samodzielnie się rozliczyć z krypto. No widać, że te regulacje dotyczące krypto tutaj coraz częściej pojawiają się na uwadze różnych podmiotów.
istotne jest, żeby tego rynku nie przeregulować, żeby nie osiągnąć efektu odwrotnego do zamierzonego, ale też widać, że regulacje są potrzebne, inaczej widzimy sytuacje takie jak upadki kilku projektów w ostatnich miesiącach, czyli na przykład Celsius, Luna i Terra USD, czy giełda FTX, więc mamy na horyzoncie rozporządzenie MiCA i dyrektywę DAC 8. No i też tutaj akurat rozporządzenie MiCA powinno to uregulować, w jaki sposób klasyfikujemy kryptowaluty. A więc unikniemy takiego dzikiego zachodu, jak jest w Ameryce, że nagle SEC zaczyna się przyglądać Ethereum i rozważać go jako instrument finansowy. Więc tutaj akurat to rozporządzenie powinno wprowadzić dużo porządku. Na pewno też dodatkowe procedury dla podmiotów zajmujących się obrotem kryptowalutami, czy zajmujących się ich emisją, no ale jak pokazuje historia, jest to potrzebne. Super, dzięki wielkie. No i w tej chwili zaraz, z tego co wiem, zbieracie się chyba na jakiś panel, tak? Macie teraz jakieś wystąpienie? Dokładnie tak. Mamy panel dyskusyjny naszej fundacji EduWeb Free, którą utworzyliśmy i która właśnie też ma na celu szerzyć edukację na temat kryptowalut, blockchaina i Web Free. O, no to super, to może o tym zrobimy jakiś następny wywiad, ale to już myślę, że później. A tymczasem dzięki wielkie za spotkanie i do zobaczenia później. Dzięki. Także moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym wideo. Pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji na moim kanale, dzwoneczku. No i oczywiście wbijajcie na nasz kanał Discord Maniacy Biznesu. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!